jest absolutny zakaz jakiejkolwiek ingerencji w naturę. Nie wolno nic, nie wolno zrywać kwiatów, nie wolno zabić muchy, komara, mrówki, nie wolno rozpalać ogniska, nie wolno biwakować, zupełnie nic nie wolno. Ten obszar, na którym się znajdujemy, jest to ścisły rezerwat o nazwie Ortoto. Są tutaj stare, ponad stuletnie drzewa, dzikie zwierzęta, których nie wolno płoszyć. Ale czego się nie robi dla widzów, dla wyświetleń, lajków. Siemanko moi drodzy, w tej chwili znajdujemy się w miejscowości Sveti Wlas we wschodniej Bułgarii, niedaleko Słonecznego Brzegu. Miejscowość ta jest kurortem turystycznym, ale również jest to miejscowość uzdrowiskowa, ponieważ leży między morzem a górami. Także często tutaj ludzie przyjeżdżają po prostu leczyć astmę. A my w tym momencie stąd ruszamy na szlak turystyczny, chyba Côte d'Azur się to nazywa. No to co? No to ruszamy. Ta miejscowość Sveti Wlas powstała w XIV wieku, znaczy powstała podobno dużo wcześniej, nawet w II wieku przed naszą erą, ale nazwa Sveti Wlas została nadana w XIV wieku. Z najważniejszych informacji o tym miejscu to musicie wiedzieć o tym, że są tu najczystsze plaże w Bułgarii, aż 3 plaże tej miejscowości dostały błękitną flagę, czyli jest tam bardzo czysta i przejrzysta woda. Jak również w Svetim Włazie mamy jeden z najlepszych na świecie portów jachtowych, Marina Dinevi. Miejsce, w którym stężenie luksusowych aut na metr kwadratowy przekracza jakiekolwiek normy. Tak jak mówiłem, port jachtowy Marina Dinevi to elitarne miejsce dla żeglarzy, a te plaże, które dostały błękitną flagę, mają łącznie 1 km długości. No i są to plaże mniej uczęszczane niż te w Słonecznym Brzegu, także znajdziecie tutaj na pewno więcej spokoju niż tam w centrum wybrzeża, aczkolwiek trzeba się szykować, że wszystko tutaj jest sporo droższe niż na przykład na Słonecznym Brzegu, czy nawet na Nesebarze. Co my tu mamy? Jakieś wybudowane... Co to jest? Chyba miała być kapliczka też, ale w budowie cały czas. Miotła leży. Opona, wiaderka. No nic specjalnego. Temperatura powietrza, proszę Państwa, 32 stopnie, odczuwalna 36. Jak widać, wylewam tu 7 poty, inaczej się nie da. Ale tragedii nie ma, ponieważ to jest inny klimat niż w Polsce. Także da się to jeszcze wytrzymać. No moi drodzy, im wyżej, tym otwierają nam się piękniejsze widoki. Właśnie dlatego tu przyszliśmy. Zobaczcie sami. Skąd w ogóle pomysł, żeby wybrać się tutaj w góry? Z prostej przyczyny. Kiedy byłem tutaj pierwszy raz w Bułgarii, opalałem się na plaży w Słonecznym Brzegu i wtedy zafascynowało mnie to miejsce. Te góry, które były widoczne na lewo od Słonecznego Brzegu, i postanowiłem sobie, że na pewno tutaj się kiedyś wybiorę i zobaczę cały Słoneczny Brzeg i Morze Czarne z perspektywy tego pasma górskiego. A że marzenia i cele trzeba realizować, właśnie dzisiaj znajdujemy się w drodze na szczyt góry, której nazwy nie znam. Ale wiem, że jest to pasmo Stara Płanina, bałkańskie pasmo, które leży w większości na terenie Bułgarii. Najwyższy szczyt tego pasma to Botew, 2376 metrów, a całe pasmo ma 530 km długości. No, czyli wysokością tak trochę niżej niż Rysy u nas. Bardzo dużo tutaj w tych górach jest terenów dziewiczych, niezniszczonych działalnością człowieka. Bardzo dużo dzikiej zwierzyny, przed którą również były tablice ostrzegające. Są tutaj węże, mogą trafić się skorpiony, ale wychodzę z założenia, że jak im nie będziemy robić na złość, to one nam też. No moi drodzy, jesteśmy coraz wyżej. Oddycha się coraz ciężej, powietrze jest coraz rzadsze. Sporo ludzi spotkaliśmy na szlaku. Chyba nikt nie był tak zajechany i tak wykończony jak my. Ale to raczej tubylcy, sądząc po kolorze skóry. Albo tacy przyjezdni, ale już długo będący, co są przyzwyczajeni do tego klimatu, albo są przyzwyczajeni do chodzenia po tutejszych górach. Ja jestem zdrowo wycieńczony, ale czego się nie robi dla widzów, dla wyświetleń, lajków. Żartuję. Ale czego się nie robi, by realizować własne plany i marzenia i cele. Ciężko się idzie. Z tego, co ja się połapałem, to idziemy faktycznie szlakiem Côte d'Azur. Zaczęliśmy go tutaj, w miejscowości Sveti Wlas, na przystanku. Poszliśmy tu w górę, tak, tędy, tak, tu. Przeszliśmy przecięcie szlaków. Ten czerwony szlak to jest tysiącletnia historia, tak on się nazywa bodajże, z tego co pamiętam. Jesteśmy w tym miejscu. Za chwilę kontynuujemy naszą wędrówkę i będziemy schodzić pewnie w dół. Aczkolwiek nie wiem, czy przejdziemy tym szlakiem, czy po prostu dojdziemy sobie trochę i wrócimy. Ewentualnie pójdziemy w górę, jeszcze wyżej czerwonym w lewo, do tego miejsca i zejdziemy już z powrotem. Mamy tu nikogo innego jak żółwia pod drzewem, który korzysta z odrobiny cienia. Mądre zwierzę. Musimy brać przykład i też gdzieś się zatrzymać. Moi drodzy, długi czas oznaczenie szlaków było zerowe. Nie ma tutaj jak w Polsce oznaczeń na kamieniach czy na drzewach. Nie ma oznaczeń nigdzie. Trzeba się wszystkiego domyślać. Ale tu mamy potwierdzenie. Jesteśmy na rozstaju szlaków. Tutaj mamy czerwony, czyli ten szlak tysiącletniej historii. Tu w dół, w prawą stronę mamy zielony szlak, czyli ten nasz Côte d'Azur. Czyli tak, proszę Państwa, szlak Côte d'Azur schodził już w dół, także wybraliśmy na rozstaju dróg czerwony szlak, który wchodzi jeszcze na jeden pobliski szczyt, który zdobędziemy i potem tą samą drogą będziemy kierować się w dół na przystanek autobusowy, z którego zaczęliśmy naszą wędrówkę. Powiem wam szczerze, że ja jestem oczarowany tym miejscem. Nie tyle widokowo, co panujący tu klimat, ta atmosfera, cisza, ten spokój, te góry w oddali, te dźwięki wydawane przez przeróżne zwierzęta i owady, ale zdecydowanie to, że jest tutaj tak mało ludzi. Przewinęło się co prawda trochę turystów, ale mówimy sobie haj haj i idziemy każdy w swoją stronę. Nie jest tego na pewno dużo. Jest naprawdę pięknie. Tak samo jak na polskich szlakach obowiązują te same zasady, czyli nie śmiecimy. I naprawdę tutaj jest to przestrzegane, bo nie widziałem ani jednego najmniejszego śmiecia na szlaku. Dopiero przy wyznaczonym miejscu, czyli przy koszu na śmieci, tego trochę było. A druga rzecz, którą znamy z polskich szlaków, no to witanie się na szlaku, pozdrawianie się. Hi, hi, hello. I idziemy dalej. Dochodzimy do kolejnej tabliczki informacyjnej. Zdaje się też, że ta tabliczka wyznacza najwyższy punkt tej góry, czyli prawdopodobnie tu się skończy nasza trasa. Tutaj na rozstaju dróg postanowiliśmy nie iść dalej niebieskim szlakiem w dół, tylko poszliśmy jeszcze czerwonym szlakiem pod górę. Dotarliśmy do tego miejsca, najwyższego punktu, i ten szlak później podąża na dół. Jednak my przejdziemy nim jeszcze troszkę w dół, bo tam się odsłaniają piękne widoki na Morze Czarne i na Słoneczny Brzeg, a później z powrotem tą samą drogą do niebieskiego szlaku i do przystanku autobusowego. Drodzy widzowie, dla widoku, który jest za nami, właśnie tutaj się wybraliśmy. Właśnie po to tu przyszliśmy. Kapitalny widok, kapitalne miejsce, kapitalny szlak, na który zapraszam każdego z Was, kto będzie w Słonecznym Brzegu czy w jego pobliżu. Naprawdę warto. Sveti Wlas, miejscowość, ostatni przystanek autobusowy i tam macie wejście na ten szlak. Naprawdę fantastyczne miejsce widokowo, fantastyczny szlak. Mało ludzi, cisza, spokój, piękne widoki. Słoneczny Brzeg, Nesebar, Morze Czarne. Polecam każdemu. Nie leżymy tylko na plaży. Wybieramy się jeden dzień przynajmniej na szlak. Nam wejście w to miejsce zajęło jakieś 2,5 godziny. No razem z kręceniem, także pewnie mogłoby to zająć o jakieś pół godziny mniej. Przeszliśmy około 5 km, może 6 do tego miejsca, plus 6 z powrotem, 12 km. Taka dosyć luźna wycieczka, bardzo gorąco, 32 stopnie były, także ciężko się przez pewien moment szło, ale później już było dużo lepiej. Także my jesteśmy zadowoleni, zostajemy tu, popodziwiamy troszkę ten widok, który jest za nami. Musimy się tym napawać, bo pewnie przez najbliższy czas już go nie zobaczymy, ale z pewnością jeszcze tu kiedyś wrócimy i wybierzemy się szlakiem w drugą stronę do miejscowości Elenite, co też zapewne kiedyś przedstawimy. Także co, Bułgaria to nie tylko plaże, nie tylko morza, ale również góry. Zachęcamy do aktywnego wypoczynku i widzimy się w następnym odcinku. Pa! Siemano!